kupiłem sobie taką szlifiereczkę za 106 zł na AliExpress. Testów tej szlifiereczki jest na YouTubie dosyć dużo, ale nie było testów praktycznych, czyli zmierzymy sobie prędkość obrotów faktyczną, mierzymy sobie pojemność baterii, jaka deklaruje producent. Tak to przychodzi w takim kartoniku i w takiej walizeczce. 106 zł to chyba nie jest wyrafinowana cena. Powiem Wam, że taka szlifiereczka no, zrobiła na mnie wrażenie. Jest to natarcze 76 mm z otworem centrującym 10 mm, 12V na baterię 12V i 10,8, więc to jest to samo, tylko chwyt marketingowy. Producent deklaruje 19,5 tysiąca obrotów. To sobie sprawdzimy. O pojemności baterii tutaj nic nie ma. Ja nie ukrywam, ja już tą szlifierkę sobie otwierałem. Dobra, mamy instrukcję, co przychodzi w zestawie. Oczywiście szlifierka chińska, ale myślałem, że jak za 106 zł z dwoma bateriami, ładowarką będzie to większy badziew, więc szlifierka jak szlifierka. Fajna, malutka, poręczna. Do tego mamy dwie baterie 12V ładowane złączem DC z tej strony, nie ma takiej typowej ładowareczki. Rozbierzemy tą baterię, też ją sprawdzimy, jak one wyglądają. Ładowarka dosyć lekka, powinienem zajrzeć do środka, ale obawiam się, że ona jest zgrzana i nie chcę jej rozwalić. Leciutka ładowareczka, więc tam za dużo w środku nie ma. W tych DC jest na niej napisane 12V 1000 mA. Zobaczymy. Imbusika do tarcz i komplet tarcz. Nie chcę za długo przedłużać tego filmu, nie wiadomo czym. Dostajemy w zestawie raz, dwa, trzy, cztery tarcze do cięcia o grubości 1,2 mm. 1,2 mm, cztery tarcze do cięcia metalu, jedną tarczę do cięcia drewna lub czegoś z tworzywa na przykład, jedną tarczę diamentową, powiedzmy diamentową, nie sprawdzam jak to działa, i jedną tarczę lamelową do szlifowania. Bateryjki są już w pełni naładowane. Baterie są podobne do Boscha. Też się zastanawiałem, czy boszowskie baterie podejdą, niestety nie. Jak widać, są zupełnie inne gniazda, ale po małej modyfikacji myślę, że spokojnie uruchomię to na Boszu, ponieważ mają większą pojemność niż te. Posiada wskaźnik naładowania. Tu mamy blokadę tarczy, żeby można było swobodnie odkręcić. Wyciągamy to do góry. No, czyli taki standard, nie? Założymy sobie teraz tarczę i sprawdzimy rzeczywiste obroty tej szlifiereczki. Producent deklaruje 19,5 tysiąca. Ja przy pomocy tachometru sprawdzę, jakie są faktyczne obroty. Więc zakładam tarczę. Będę potrzebował na tarczę coś nakleić jasnego, najlepiej odblaskowego, chociaż nie wiem, czy znajdę na pewno kawałek białego papieru samoprzylepnego. Mamy tachometr i mierzymy. Jak widzieliście, zerwało mi taśmę, ale zdążyłem zmieścić. 18233 obroty na minutę. No, miało być 19,5 tysiąca. Możliwe, że bez tarczy tyle ma, ale bez tarczy ciężko będzie mi to zmierzyć. Teraz kwestia, czy ta bateria była naładowana. Jak wiemy, ogniwa litowo-jonowe 4,2 V, w środku są 3, więc powinno być 12,6 V. Voltów, volta 12,2. I to jest bateria ładowana przez oryginalną ładowarkę. Teraz zobaczmy tą oryginalną ładowarkę. Ja ją podłączę sobie do sieci. Ogniw litowo-jonowych nie wolno przeładowywać, więc musi być maksymalnie 4,2 V na cele, na ogniwo. A ładowarka daje nam 13,5 V. Za dużo,
Aczkolwiek mam nadzieję, że w środku jest jakakolwiek elektronika, która to ogranicza. Ja ją podłączę w tej chwili, pokazuję na czerwono mi, że ona się ładuje i na razie ją zostawiam. I tutaj mam baterię drugą, już przeze mnie rozebraną, żeby szybciej było. Pokażę wam, jakie są tutaj ogniwa. No, tak żeby było dobrze widać. Deklaracja na ogniwie 18650, 2000 mAh. 2000 mAh pomierzonych w szeroko, więc cała bateria powinna mieć 2000 mAh. Tamta bateria mi się ładuje. Sprawdźmy tą baterię. Jakie ona ma napięcie? Sprawdźmy może nawet ogniwo. Ile ma jedno ogniwo? Osiem, tu będzie 4,11 V. No nie jest do końca naładowana, 0,9 V brakuje. Przyjmijmy, że jest to nawet 95%. Sprawdźmy sobie pojemność tej baterii. Tu mam taki nowy nabytek. To jest elektroniczne obciążenie. Nie wiem, czy tu coś widać. Chyba widać. Ustawimy. Trochę zakurzone. Zresetujemy ją pojemność. Będziemy obciążać ją prądem stałym. Napięcie rozładowania 3,2 V to jest rozładowane ogniwo. Niektóre mają tam 2,8, 2,5 nawet. Bezpiecznie przyjmuje się 3,2 V. Czyli mamy 9,6 V. Napięcie odłączenia. 9,6 V. I będziemy obciążać to prądem. Dwóch, 3 amperów. No ile taka szlifierka może brać? Myślę, że 3 ampery to jest max, jaki możemy testować, bo no zobaczycie. Więc obciążymy ją 3 amperami i czekamy, aż ją odetnie. Mamy minus. Mamy plus. V 12,36 V i rozpoczynamy test pojemności. Obciążam go 35 W i na dole mamy pojemność 6, 7, 8 mAh. Czekamy, aż się odetnie. Ja tu zrobię przyspieszenie. No i tu już widać, że napięcie nagle mocno spada od tych 11 V. Bardzo szybko spada. Więc myślę, że jeszcze chwilę i zjedzie nam do tych 9,6. Na razie mamy 1300 mAh, więc jest obiecująco. No i 9, 6, 4, 3, 2, 1, 70. No i mamy koniec. 1429 mAh. Co nam dodaje? Obciążone było 3 amperami, więc do tych ogniw nie mogą znaleźć żadnej noty katalogowej, więc nie wiemy, jaka jest ich charakterystyka. Przypuszczam, że jakbyśmy obciążyli to prądem 0,5 ampera, amper, 1 amper, no to blisko tych 2000 mAh, więc przyjmijmy, że producent, no tutaj też nie była pełna, tak? Powiedzmy, że 1,5 amperogodziny ona ma. Więc producent jak najbardziej na tych 2000 mAh tutaj nas nie oszukał, skoro jest tak napisane. Szkoda, że to jest taki
no name, że nie można po prostu znaleźć, co to jest za ogniwo. Nie mam pojęcia, co to jest za ogniwo. Szukałem, ale nie znalazłem, nawet nie będę się głębiej zastanawiał. Ja tutaj bym sobie chciał wsadzić VTC6 3200 mAh. Tak, żeby było, bo mam takie w zapasie, więc prawdopodobnie po prostu wrzucę sobie do tego. Nie trzeba, 2000 mAh tutaj powinno wystarczyć. Dla porównania baterie Boscha. Baterie Boscha również mają 2000 mAh, 2 Ah. No z tym, że tutaj zapewne siedzi jakiś Sanyo albo Samsung. No i VTC6 też tutaj się zdarzały. One po prostu będą miały dłuższą żywotność. Jeżeli chodzi o te akumulatory, nie wiem, czy można je kupić dodatkowo u producenta w tej obudowie. Kupujemy ogniwa z D-pakietu, nowe z D-pakietu, myślę, że 10 zł sztuka max, za 3 dyszki mamy nową baterię. Wlutować ją, powinno się zgrzać, można wlutować, jak ktoś wie, jak to zrobić, nie będzie z tym problemu. Dobra, to sobie odłożę na bok, bo akurat przez ten czas naładowała mi się bateria. Ta druga, oryginalną ładowarką, już się świeci na zielono, więc sprawdźmy teraz napięcie, jakie jest na tym akumulatorze. Jeszcze podłączone do ładowania. 12,48, a powinno być 12,6, więc tutaj widocznie dla bezpieczeństwa ten BMS odcina troszeczkę wcześniej napięcie, ale to jest wynik jak najbardziej w porządku. Przypominam, że samo gniazdo, samo wyjście z zasilacza ma 13,5 V. Więc elektronika, nie sprawdzałem, co to są za układzie, tu jest jeden mosfecik, tu jest zapewne układ sterowania ogniwami, bo widzimy, że to jest podłączenie do balansera, no i układ ładowania i rozładowania, więc coś nam pilnuje tych baterii. Ja tutaj ostatnio shorta robiłem, bateria Boscha, tylko ta duża nie miała, tutaj mam akurat pod ręką, duża bateria Boscha, tu jest normalnie BMS, a w nieoryginalnych, w zamiennikach były tylko dwa rezystory, koniec, zero jakiejkolwiek kontroli nad ładowanymi ogniwami, co jest bardzo niebezpieczne, to jest dużo bardziej bezpieczniejsze. To nie jest szlifierka do cięcia grubej stali, to jest szlifierka taka, żeby poręcznie sobie coś przyciąć, ta tarcza do cięcia drewna, powiem wam, próbowałem cięcie tworzywa drewna idealnie, jest to poręczne, delikatne, malutkie, precyzyjne. A jak ktoś chce cięć grubą stalną, to polecam zwykłą szlifierkę. Teraz podsumowując, czy warto kupić? Oczywiście, że tak. Za 106 zł z dwoma akumulatorami, ładowarką i tarczami nie znajdziecie nic lepszego. Taka szlifiereczka Boscha kosztuje około 600 zł nowa. Mam taką w pracy i powiem wam, że niczym się nie różni. Kwestia w czasie, jak to się wszystko rozłoży. A te ogniwa, te bateryjki, jeżeli padną, to mówię, po 10 zł kosztuje jedno takie ogniwo z D-pakietu. Wymieniacie i macie szlifiereczkę taką przydomową. Nie mówię do prac profesjonalnych, chociaż wiem, że ona trochę by wytrzymała. Korci mnie, żeby zajrzeć do środka. Ale dla tych chętnych, kliknij tam w dół, łapę w górę, niech się niesie. To ja to wam jeszcze teraz rozbiorę, zobaczymy, co jest w środku. W jednym z filmów było powiedziane, że jest tutaj silnik bezszczotkowy. Ja akurat u siebie na aukcji tego nie miałem, tej aukcji na AliExpress, więc ja nie uważam, że to jest bezszczotkowy. Zresztą widać iskry na komutatorze, więc na pewno nie jest bezszczotkowy. No i dobra, zobaczmy, co się dzieje w środku. Tu są jeszcze spinki w środku. Spinka. No i proszę. Co my mamy w środku? Ja się tu zbliżę. Silnik, tak jak w większości wkrętarek, zwykły szczotkowy silnik. Tu mamy blokadę wału, łożysko, takie dosyć duże łożysko. Jeden włącznik. Taki zwykły, nawet jak się popsuje, to dostaniecie wszędzie, nie ma tu wielkiej filozofii. Dioda,
prostownicza po to, że jak silnik się zatrzymuje, indukuje w sobie napięcie i to napięcie by się cofało z odwrotną polaryzacją, żeby nie robić zwarcia na baterii. Ona to wszystko wstrzymuje i zwykły wskaźnik napięcia. Nic tu więcej nie ma. I teraz zobaczcie, ja tu pokażę Wam tę baterię Boscha. Ona by wchodziła no, w tą stronę. Tutaj bym musiał sobie troszeczkę przerobić te prowadzenia. W te dwa miejsca bym sobie wprowadził dwa styki na plus i minus i to będzie chodzić, bo zaczepy prawdopodobnie tutaj normalnie podejdą, więc zrobię prawdopodobnie kiedyś to na Boscha, albo i nie, wymienię tę baterię na VTC6. Super sprawa, prezent do 100 zł z groszami. Jeżeli chcecie, to trzeba szybko zamawiać. Z AliExpress mi przyszła po tygodniu, mi dosłownie przyszła. Myślę, że każdy będzie, kto majsterkuje chociaż trochę, mieć pod ręczną taką szlifiereczkę, coś podpiłować, podszlifować, przeciąć. Idealna sprawa, jak dla mnie bomba. Jestem bardzo zadowolony. Trzymajcie się, cześć.